No więc tak od sierpnia 80 roku byłem działaczem Solidarności w Szczecinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zostałem internowany i nie przestałem być działaczem Solidarności. W maju 82 roku aresztowano mnie pod zarzutem wydawania i kolportażu tygodnika Jedność w Szczecinie i osadzono mnie w areszcie śledczym Służby Bezpieczeństwa na ulicy Małopolskiej. Nigdy wcześniej jakoś nie udało mi się napisać wiersza i nie myślałem nawet o tym, żeby je pisać. Kiedy otrzymałem sankcję prokuratorską, że zostałem aresztowany na 3 miesiące, przepraszam, nawet na miesiąc najpierw, to była pierwsza sankcja, i postanowiłem rozpocząć protest głodowy. Poprosiłem więc o papier i długopis, że chcę napisać oświadczenie. Strażnik przyniósł mi te rzeczy, o które prosiłem. Napisałem oświadczenie, że w związku z tym, że zostałem niewinnie aresztowany, rozpoczynam protest głodowy, który będzie trwał aż do wyjaśnienia mojej sprawy. Zapukałem w drzwi, oddałem mu tą kartkę. Był tak zaskoczony tym, że zapomniał zabrać mi takiego ogryzka ołówka, który zamiast długopisu mi przyniósł. No i później zacząłem się rozglądać w swojej sytuacji w tej celi. Było jeszcze kilku współwięźniów aresztowanych. Stanąłem na pryczy, spojrzałem przez okno, żeby zobaczyć, gdzie właściwie jestem. No i zobaczyłem przez taką szparę w blindach, w oblindowanym tym oknie, że no, jest to widok na ulicę Małopolską, która jest daleko, daleko za podwórkiem, za murem. I przyszły mi takie pierwsze słowa. Zacząłem to jakoś, zaczęło mi się to układać w wiersz po prostu. No nie miałem papieru, żeby to napisać, ale miałem jeszcze papierosy, więc jak się paczka skończyła, to miałem papier z rozklejonego tego opakowania papierosów i tym ogryzkiem ołówka zacząłem pisać pierwsze słowa tego wiersza. On się cały tam nie zmieścił, ja go potem dopiero dopisywałem, poprawiałem. Ale właśnie to był ten pierwszy wiersz, ulica Małopolska, który się właśnie tak zaczynał, że otwór okienny w murze, stalą kradł uzbrojony, na pół mój świat podzielił, dosłownie na dwie strony. No i także, że napisałem dalsze zwrotki i zachęciło mnie to potem do dalszego pisania. Ten wiersz w sumie, to musiałem się go nauczyć na pamięć i przenieść go w pamięci, bo ciągle były rewizje i zabrano by mi to. Tytułem Ulica Małopolska. Otwór okienny w murze, stalą krat uzbrojony, na pół mój świat podzielił, dokładnie na dwie strony. Wśród blind szczelina mała, widać przez nią niewiele. Ulica Małopolska, przechodnie, skweru zieleń. I myślę, jak niewielu z idących ulicą wie, co dzieje się w tych murach gmachu szczecińskiej SB. Czy jest wśród nich choć jeden, co myślą mur przeskoczy i dojrzy wyobraźnią, czego nie widzą oczy? Chcę krzyczeć, lecz wiem dobrze, że mnie nie usłyszycie, więc milczę i krokami długość mej celi liczę. Biorą na przesłuchania. Strażnik kluczami dzwoni. Jestem tu, silny wiarą. Tylko przemocą oni. No, myślę, że drugim takim ważnym wierszem napisanym wiele później, bo dopiero kiedy wyjeżdżałem, opuszczałem Polskę z paszportem w jedną stronę, wyjeżdżając na emigrację na zawsze z Polski, to był właśnie wiersz pod tytułem Grudka Ziemi. Pomysł na niego przyszedł mi już w samolocie, którym odlatywaliśmy z Okęcia. Resztę zwrotek dopisałem potem, ale tak właśnie taki się pomysł na ten wiersz zrodził. I ta grudka ziemi, którą każdy, kto może, zabiera ze sobą na emigrację właśnie, wyjeżdżając z Polski na stałe, jest jakąś taką świętością dla każdego Polaka. To nie tylko ja jeden tak myślałem, opuszczając kraj. Okazuje się, że jest bardzo, bardzo dużo emigrantów
którzy tak samo myśleli o tym, żeby zabrać ze sobą grudkę ziemi i nosić ją potem tu. I potem, żeby im to położono na serce. Wiersz pod tytułem Grudka ziemi. Paszport ci dali ważny w jedną stronę, a zabrać z sobą mogłeś dziecko, żonę, jakieś pamiątki, dobytek ubogi. Tajniak cię śledził na rozstajne drogi. Tam, gdy widzieli, jak się nachylałeś, ziemi ojczystej garść w zanadrze brałeś na swą tułaczkę, jeli z ciebie szydzić. Łez w takiej chwili nie musisz się wstydzić. Długo patrzyłeś z okna samolotu na ziemię, którą swoją krwią i potem przodków twych tylu wieki użyźniało. Ty masz tej ziemi dzisiaj grudkę małą. Z nią pojechałeś między obcych ludzi. Czy znajdziesz szczęście? Nie masz się co łudzić. Ta grudka legnie na sercu ciężarem, co się nazywa tęsknota za krajem. Czy pamiętasz tamtą Wigilię? Napisany tutaj na emigracji, po rozmowie właśnie z Julkiem Skowrońskim, który tutaj, tak jak i ja, właśnie przyjechał ze Szczecina jako emigrant polityczny, a z którym spędzaliśmy właśnie Wigilię w 1982 roku w więzieniu w jednej z tej samej celi we Wrocławiu. No i tak nam się w rozmowach przypominało to, jak to było. No i pytałem go dosłownie tym wierszem. Julek, czy pamiętasz tamtą Wigilię i budynek z czerwonej cegły, gdzie się myśli nasze i czyny w jeden wspólny nurt zbiegły? Okazało się, że pamiętał tak jak ja, bardzo dobrze. No i właśnie Wigilię w 1986 roku spędzaliśmy razem znowu, ale tu już na emigracji, bez prawa powrotu do kraju. Wiersz pod tytułem Czy pamiętasz tamtą Wigilię, dedykowany Julianowi Skowrońskiemu. Czy pamiętasz tamtą Wigilię i budynek z czerwonej cegły, gdzie się myśli, czyny i losy nasze w jeden wspólny nurt zbiegły? Nikt z nas wówczas jeszcze nie wiedział, że po kilku niełatwych latach przełamiemy się świętym opłatkiem na wygnaniu, na końcu świata. Coraz cięższe brzemię doświadczeń trzeba dźwigać przez obce kraje, a do Polski z każdym dniem dalej, niż nam wszystkim się dzisiaj wydaje. Mijające lata przyprószą włosy srebrem, serca popiołem, a Wigilii każdej wrócimy do opłatka za tamtym stołem. Ale dalej żeśmy coś dla tej Solidarności Podziemnej i dla Polski dalej żeśmy tutaj robili. Razem żeśmy przecież zbierali pieniądze, organizowaliśmy fundusze na pomoc dla Solidarności, wysyłaliśmy je do Polski, do Szczecina. I dzięki waszemu ojcu właśnie to mogło być realizowane. No, bez niego by nic nie wyszło, tak naprawdę. Ja przyjechałem tutaj świeżo, nikogo nie znałem, ale on był na lotnisku, no czekał na mnie. Porozmawialiśmy, wiesz, i za 4 dni już poszły pierwsze pieniądze do Szczecina. To nie dzięki mnie, bo ja ich nie miałem. No. Wiersz pod tytułem Młode marzenia pisałem tutaj właśnie na emigracji i to dosłownie w chwili przygotowywania tego tomiku Smugi cienia do druku. Zadedykowany jest Agacie Syrokomlin, siostrzenicy mojego kolegi, która była w grupie młodzieży, chodziła chyba do gimnazjum Żmijewskiej w Warszawie i tam grupa młodzieży właśnie z klasy maturalnej zawiązała tajną organizację
chcąc walczyć z bronią w ręku. Zdobyli jeden pistolet, chcieli zdobyć drugi pistolet, poszli w Warszawie rozbrajać milicjantów, no i niestety zginął przy tym milicjant. Byli młodzi chłopcy, nie wytrzymali nerwowo, jak sięgnął po pistolet, to po prostu oddali strzał. Agata Syrokomna była w tej organizacji, w tej grupie, została aresztowana, tylko że była małoletnia i trafiła do zakładu poprawczego, nie do więzienia, a chłopcy poszli do więzienia, bo byli nieco starsi. No i jest to właśnie wiersz o tym, jak oni przygotowują się do tego, żeby być kamieniem na szaniec w tej walce z bronią w ręku. Bo uznawali, że papierową amunicją, to znaczy tymi ulotkami i gazetkami, niestety to się tej wojny z komuchami nie wygra. No. To było właśnie tak. Wiersz pod tytułem Młode marzenia. Godzina policyjna już dawno minęła. Pustymi ulicami snują się patrole. Siedzę sama w pokoju. Niewesołe myśli przelewam na tą kartkę papieru na stole. Z dniem każdym coraz dłuższa lista uwięzionych. Strajk w ostatniej kopalni we krwi utopiono. Wychodzi dużo prasy z podziemnych drukarni. Lecz czy wolność wywalczyć można taką bronią? Od nowa się uczymy zasad konspiracji, gdyż prawdziwy nurt życia w podziemiu się toczy. Ruszyła nowa fala wielkiej emigracji. Nie wiadomo, czym jeszcze jutro nas zaskoczy. Młodzież pięści zaciska i w determinacji szuka broni po lasach niegdyś zakopanej, gotowa stawić czoła w jawnej konfrontacji i być w walce o wolność kamieniem na szaniec. No tak, więc jesteśmy przy wierszu Co z tobą będzie, marzycielu i poeto. W sumie jest to wiersz o prozie życia polskiego emigranta na kanadyjskiej ziemi, gdzie jeszcze nie zna dobrze języka, że ma kiepską pracę, ciężką, brudną, mało zarabia. No i takie miałem jakieś takie właśnie... Zamyśliłem się chwilę nad swoim losem, swoją pracą i dlatego powstał ten wiersz, dlatego go napisałem. No, proza życia napisana wierszem, ujęta w strofki, zrymowana. Ale to jest tylko proza życia, to nie jest poezja. To jest wiersz tylko. Wiersz pod tytułem Czy warto? Co z tobą będzie, marzycielu i poeto, co wieczorami zamiast gwiazdy w niebie liczyć, bez entuzjazmu, ciężkim krokiem dnia każdego na nocną zmianę maszerujesz do fabryki? Czy będziesz pisał o tym czarnym ludzkim trudzie, powrotach rankiem, by bez siły paść na wyro? O przeliczaniu w dniu wypłaty cienkich czeków z troską, by centów tych na życie wystarczyło? Chyba nie warto. Już szkoda pióra, bo przed tobą już byli tacy, system ten krytykowali. Nic co nie dało, o nich mówią, że owacy, choć ich w alejach zasłużonych pochowali. Nikt o etosie ludzkiej pracy dziś nie pisze. Przestała już być obowiązkiem oraz prawem. A więc nic nie mów. Lepiej mordę trzymać krótko, chyba że wolisz na zieloną wrócić trawę. Było ciężko, po prostu było ciężko. Była ciężka praca, mało się zarabiało, no bo tam wiesz, po 2 latach to ja miałem 8,23 dosłownie na godzinę. Nie, co to były za pieniądze w 95 roku, wiesz, żadne. I wtedy właśnie przed wydaniem jeszcze tego tomiku napisałem ten wiersz, co z tobą będzie,
marzycielu i poetą. Nie wiem, czy jestem poetą, bo poetą się nigdy nie jest. Poetą się po prostu bywa, nie? Od czasu do czasu. Taka jest prawda. No, no co tu powiedzieć o tym wierszu? Że życie na emigracji jest trudne, no. Janowski, chodźcie, no to. Ameryka, Ameryka. Michałuszko i fabryka. Warto o tym mówić? Wiersz pod tytułem Krajobraz. No, wiersz właśnie pisany też tutaj na emigracji. I to właśnie pod wpływem chyba wspomnień tego naszego polskiego krajobrazu, polskiej wsi, kiedy bywałem w Sochaczewie u siostry, kiedy bywałem wtedy w Żelazowej Woli, te okoliczne pola i to tak to zapamiętałem, to się nosi całe życie w sercu i nagle jest jakiś taki dzień i jakaś taka atmosfera i taka mgła z nad jeziora Ontario, jakby dym z kartofli, z ognisk, które chłopcy palą, łęciny wtedy na tych kartofliskach, pieką kartofle, pasąc tam gdzieś krowy. I tak to po prostu zapamiętałem i któregoś ranka usłyszałem coś jakby turkot tych wozów chłopskich na żelaznych obręczach jadących na targ do Sochaczewa. Brukowaną tam jezdnią. I tak jakoś to we mnie ożyło i dlatego napisałem ten wiersz. No, myślę, że w tym wierszu już jest trochę poezji. Wiersz pod tytułem Krajobraz. Drzewom rosnącym wokół domu, na który widok mamy z balkonu, jesień malując złotem liście, już oznajmiła swoje przyjście. W jesienne ranki znad Ontario niosą się gęstej mgły tumany, siwej jak dym na kartofliskach z ognisk palonych łęcinami. W tej mgle daleko turkot jakiś, który zbliżając się nabrzmiewa, a mnie się zdaje, że furmanki jadą na targ do Sochaczewa. W szeleście liści strzęp melodii, od której coś tak w piersi boli, jakby na starym fortepianie ktoś grał ją w Żelazowej Woli. A tam znów lecą z drzew kasztany, przed dworkiem w słońcu astry płoną i wiatr melodię niesie w pole, gdzie sennie włóczy się koń z broną. Wiersz pod tytułem Szczeciński grudzień. Napisałem go w 1984 roku. Zbliżała się 14. rocznica wydarzeń grudniowych 70. roku, gdzie zginęło wielu mieszkańców Szczecina, stoczniowców, pracowników, robotników, uczniów, bo strzelano do wszystkich. I dlatego jakoś chciałem, pamiętałem o tym, że to będzie ta rocznica i chciałem jakoś to upamiętnić, że my pamiętamy, że my wszyscy mamy to w myślach, w sercu, w pamięci, że nie zapominamy i że będziemy się upominali o to, ażeby ci zamordowani wówczas w grudniu zostali kiedyś może pomszczeni, może upamiętnieni, uhonorowani, a nie po tych pogrzebach nocnych, gdzie ich po kryjomu gdzieś tam chowano, odeszli w zapomnienie. Dlatego jest ten wiersz zadedykowany zresztą doktorowi właśnie, jednemu z lekarzy, z chirurgów, który w 70 roku operował znoszonych z ulicy rannych, niektórzy umierali mu na stole i to jemu zadedykowałem ten wiersz. Wiersz pod tytułem Szczeciński grudzień. Był przed laty 14 taki dzień grudniowy, gdy nad polskim wybrzeżem zebrały się chmury. Tutaj polscy stoczniowcy, tam polscy żołnierze.
Kto zbrodniarzem? Nikt nie wie. Rozkaz przyszedł z góry. Czołgi stały w ulicach, w tłum kierując lufy. Robotnik ręce podniósł. Patrzcie, my bez broni. Wtem potknął się i upadł. Na kamieniach bruku plama krwi coraz większa. Wszak broń mieli oni. W samym centrum Szczecina komitet się pali. Dymem miasto spowite, wszędzie słychać strzały. Konał ranny pod murem. Już przestał oddychać, lecz palce martwej dłoni wciąż kamień ściskały. Był przed laty 14, taki dzień grudniowy. I nie myślcie, tyrani, jeśli dziś milczymy, że zbrodnia ta wam będzie w niepamięć puszczona. Ich krew woła o pomstę. My nie przebaczymy. Wiersz pod tytułem Nie wiem i wiem. No, czego nie wiedziałem wówczas, pisząc ten wiersz w więzieniu we Wrocławiu, i co wiedziałem? Nie wiedziałem, kiedy stamtąd wyjdziemy. My wszyscy, i ja, i my wszyscy. Skazani każdy na kilka lat, no ja akurat na 3. Ale wiedziałem. Wiedziałem, że przed nami jest walka po wyjściu z tego więzienia, że będziemy dalej walczyli, że nie odpuścimy. I wierzyłem głęboko w to, że tą walkę o wolną Polskę wygramy. Może nie wszyscy tak akurat myśleli, ale przeważnie tak. Przynajmniej przeważnie tak koledzy, z którymi siedziałem, też tak myśleli. No okazało się, że mamy rację. Nie wiedziałem tylko, jak dużo nas będzie do tej walki dalszej po wyjściu z więzienia. No było nas dużo mniej, jak 10 milionów w grudniu 1981 roku przy wprowadzaniu stanu wojennego. Ale wygraliśmy. Wiersz pod tytułem Nie wiem i wiem. Solidarność. 10 milionów. Przyznaj, że to wcale nie mało. Ale jakże można policzyć, ilu jeszcze nas pozostało? Już skazano kilka tysięcy, zastrzelono też niejednego z tych, co czynią zawsze na przekór podłej juncie Jaruzelskiego. Ach, niełatwe mamy dziś życie. W żalu nasze smutne rodziny, ale życia wieść na kolanach już przenigdy się nie zgodzimy. Nie wiem wprawdzie, ilu nas będzie, kiedy więzień otworzą bramy. Lecz wiem jedno, przed nami walka. I wiem również, my ją wygramy. Trzeba, abyśmy zawsze byli solą tej ziemi, mimo blagi, przesłuchań, szykan i więzienia, by nie zabrakło nam odwagi. No wiersz pod tytułem Trzeba, pisany też w więzieniu. Człowiek analizował swoje postępowanie, jaki jest, co myśli, jakie ma marzenia, co pragnie. I właśnie doszedłem do takich wniosków, że trzeba, żebyśmy byli bardzo twardzi, bardzo konsekwentni w swoim działaniu, żebyśmy nie zarzucali tej walki. I w sumie ten wiersz to miał tak jakoś zmobilizować, pobudzić innych, no, tych, którzy będą ten wiersz czytali kiedyś, a żeby myśleli tak samo jak ja. I żeby myśleli tak, że drogą pokojową żeśmy niby walczyli, ale nie wiadomo było, że któregoś dnia nie wybuchnie jakaś rewolucja, coś w rodzaju czerwca właśnie 56 roku, poznańskiego czerwca, czy tego Budapesztu, czy Pragi czeskiej, nie wiadomo było. I pisałem o nim, że jeśli jednak zmuszą nas do tego, że w miastach staną barykady, to trzeba byśmy zrozumieli, że na nich nie ma innej rady. Że musimy, nie trzeba unikać tej walki, że trzeba bić się o wolność, bić się o sprawiedliwość, bić się o Polskę, o suwerenność. Nie? Wiersz pod tytułem Trzeba.
trzeba, abyśmy zawsze byli solą tej ziemi, mimo blagi, przesłuchań, szykan i więzienia, by nie zabrakło nam odwagi. Trzeba, abyśmy hartowali nie tylko ciała, lecz i duszę, by nikt nie pytał, czy podołam, lecz by z nas każdy wiedział, muszę. Trzeba, by wszyscy zrozumieli, że z kłamliwymi zgody nie ma. Porozumienia podpisali, a zamykają nas w więzieniach. Trzeba, by w każdym środowisku, chłop czy robotnik, uczeń, student, mądrze, rozważnie tak działali, by nie powtórzył się już grudzień. Lecz jeśli zmuszą nas do tego, że staną w miastach barykady, trzeba, by wszyscy zrozumieli, że na nich nie ma innej rady. Wiersz pod tytułem Nadzieja, no też napisany właśnie w więziennej celi, kiedy czasem udało się tak zobaczyć kawałek innego świata, świata poza murem, kawałek ulicy i po prostu pomyślało się o ludziach, którzy tą ulicą szli, którzy przechodzili. Co oni myślą? Czy myślą tak jak my tu, w tych więziennych celach, czy myślą inaczej? Czy możemy liczyć na to, że jesteśmy razem po tej samej stronie barykady, że oni myślą o nas i że może będziemy mogli kiedyś razem wspólnie walczyć? Czy są gotowi podjąć ryzyko robienia tego, co my już nie możemy robić, bo jesteśmy zamknięci, ale że, czy oni są gotowi podejmować takie samo ryzyko jak my, krzyczeć bezprawiu nie, walczyć o uwolnienie dla nas i o wolność dla siebie, bo wolności z tamtej strony muru też nie było. Polska nie była wolna, tylko oni jeszcze nie byli zamknięci razem z nami w celi. No i mieli okazję krzyczeć głośno tam, bo nas już nie było słychać. Nas już nie było słychać. Głos nie dobiegał z więzienia tak daleko. A ich było słychać. Wiersz pod tytułem Nadzieja. Z domów rodzinnych wyrwani, aresztowani, internowani, szpiclowani i szczuci, przed sąd doraźny wleczeni kajdankami skuci, z miejsc pracy wyrzucani na bruk, do starych prawd szukając nowych dróg, wciąż w nowej idziemy żałobie. Po Stoczniowcu, Górniku, po Grzegorzu Przemyku, a jutro być może po tobie. Dziś milczysz, przechodząc pod murem więzienia, bezprawiu nie krzyczysz nie, i strachem stłamszony niczego nie zmieniasz. A jutro już może, kto wie. A jutro być może los w drzwi twe zapuka i przerwie tchórzliwy twój sen. I trafisz do celi, gdzie wreszcie zrozumiesz, co ja, jej mieszkaniec, już wiem. Więc pomyśl, bo jeszcze jest czas, by strachu się pozbyć podłego. Lecz jeśli nie krzykniesz dziś nie, syn jutro cię spyta, dlaczego? Wiersz pod tytułem Dzisiejszej nocy. Pisałem w tym wierszu o takiej nocy, może to był 15 grudnia, kiedy Stocznia Warskiego w Szczecinie, 15 grudnia 1981 roku oczywiście, po wprowadzeniu stanu wojennego tam się uformował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i trwał strajk, który władza postanowiła spacyfikować, tak jak wszystkie zresztą. I właśnie do napisania tego wiersza to mnie zainspirowało opowiadanie kolegi, który mieszkał naprzeciwko właśnie bramy stoczni, w takiej kamienicy, i on w nocy słyszał tam hurkot i stanął przy oknie, patrzył, co to się dzieje, i jechały czołgi. Jechało około 50 czołgów i samochodów pancernych, które otoczyły całą stocznię od strony lądu.
stały w niewielkich od siebie odstępach, ale w jakichś odstępach. Między innymi potem były rozrzucane zasieki takie sprężynowe, zwoje drutu właśnie rozrzucone, żeby przez to nikt nie mógł przejść, zaplącze się i upadnie. Ale on tak trochę to tragicznie wyglądało dla niego, bo on nie wiedział, czy oni zaczną zaraz wyłamywać bramy, rozwalać mur, wjadą tymi wszystkimi czołgami do środka, ale jechały tam i on to, nie zapalając światła, żeby go nikt nie widział przy tym oknie, w tym oknie tam wyglądał i patrzył i liczył te czołgi, ile ich jest, było ich bardzo dużo. Wtedy nie wiedział jeszcze, że aż 50, dopiero potem wiedział. No i myślał, co myślą ci młodzi żołnierze, jadący w tych zamkniętych czołgach, w tych wieżyczkach czołgowych stojących, co oni myślą? Czy oni będą strzelać do tych robotników? Czy oni znowu zrobią masakrę taką jak w 70 roku, czy nie? I chciałby im jakoś krzyknąć, żeby nie strzelali, żeby tego nie robili, żeby nie ubrudzili swoich rąk naszą krwią, krwią braci, bo to jeden brat był w wojsku, a drugi był pracował w stoczni i być może był w tej chwili tam członkiem tego strajku. No, dlatego tak po wysłuchaniu jego opowiadania i tak dalej napisałem ten wiersz, żeby upamiętnić tą noc, w której może on był jedynym świadkiem w tym oknie, tak naprawdę, bo nie wiem, kto jeszcze to widział. Wiersz pod tytułem Dzisiejszej nocy. Dzisiejszej nocy jadące czołgi liczyłem stojąc przy oknie. Wojsko posłuszne przewodniej sile jechało rozbić stocznię. Myślałem o tym, jak rozkaz przyjął każdy z tych młodych żołnierzy i czy posłusznie go wykonując, rozkazodawcom swym wierzy. Myślałem także, jakie uczucia w ich młodych sercach wzbudzi rozkaz strzelania do własnych braci, do strajkujących tam ludzi. Choć wiem, że słyszeć mnie nie możecie, skryci w pancerzach ze stali, lecz was ostrzegam, byście do ojców, do braci swych nie strzelali. Przysięgaliście w każdej potrzebie stawać w obronie ludowych mas. Co powiesz matce, gdy cię zapyta, czyją krwią ręce splamione masz? Wiersz pod tytułem Koszmary napisałem tutaj właśnie na emigracji już. Kiedy zadzwoniłem do Nowego Jorku, do mojego kolegi, z którym siedziałem też we więzieniu we Wrocławiu, który wyjechał do Nowego Jorku właśnie jako emigrant polityczny i zadzwoniłem i zostałem go w domu. Rozmawiałem tylko z jego żoną. No i w takiej rozmowie kilkuminutowej żona mówi, a wie pan, mówi, Remek to, on do dzisiaj mówi, takie ma koszmary, mówi, rzuca się, mówi, przez sen czasem w nocy i mam rocze, mówi, coś przez sen, nic nie powiem. Skończyliśmy rozmowę, no i zastanowiłem się właśnie, że przecież było to już kilkanaście lat po tych wydarzeniach, po jego śledztwie, po jego tam przesłuchaniach. Wyszedł z więzienia kilkanaście lat temu, mieszka sobie w Nowym Jorku i nagle on w nocy nie może spokojnie spać, tylko jeszcze ze zbolami się szarpie gdzieś po nocach i mówi, że nic nie powie. No i właśnie napisałem taki ten wiersz. Dla mnie to było tak, dlaczego w ogóle ludzie mają do tej pory takie koszmary? Ja ich nie miałem. Ja nie miałem takich koszmarnych snów, ale niektórzy mają. I dlaczego tak jest? Doszedłem do wniosku, że dlatego, że nikt nie ukarał tych, którzy nas do tego więzienia wsadzali, którzy wprowadzili ten stan wojenny, którzy strzelali w kopalni Wujek. Chciałem, żeby to jakoś tak jego jakby przeżycia, te jego koszmarne sny, żeby upamiętnić w wierszu, żeby to zostało. Może ktoś kiedyś zajrzy do tego, przeczyta i będzie wiedział, jakie mieliśmy sny. Nie tylko w stanie wojennym, te po stanie wojennym też. No. Wiersz pod tytułem Koszmary.
Wracają do mnie jak sen koszmarny, niekiedy jeszcze tamte wspomnienia. Wysokie mury z drutem kolczastym, ból samotności, krótkie widzenia. W zamku zgrzyt klucza, twoje nazwisko, pokój przesłuchań, kilku cywili, za ścianą krzyki. Serce do gardła, uparte myśli, czy będą bili? Listy z pieczątką cenzurowane, szukanie prawdy między wierszami, kroki pod drzwiami, oko Judasza i skrawek nieba między blindami. Bezsenne noce, długie rozmowy w zaduchu celi gęstym jak wata. Dziś był adwokat. Dobra wiadomość, że to z pewnością tylko 3 lata. Dekret wojenny w trybie doraźnym, w tłumie na sali twarz czyjaś droga, czujne spojrzenia tajnych agentów, 3 manekiny w sędziowskich togach. Transporty, suki i trzask metalu kutych w kajdanki bezbronnych dłoni. Sklepienie bramy odbija echem szczęk ładowanej przez konwój broni. Wracają do mnie jak sen koszmarny, niekiedy jeszcze tamte wspomnienia. Bo nie rozliczył nikt dotąd jeszcze tych, co wsadzali nas do więzienia. Znowu przypominało mi się to moje, jak to było, wiesz, te kroki pod drzwiami, to oko Judasa, wiesz, to wołanie na przesłuchanie, te krzyki tam w drugim pokoju, wiesz, kogoś bitego, wiesz, przesłuchiwanego, wiesz, te moje myśli też, mówię, no kurczę, zaraz za mnie się wezmą, bo ja zamknąłem mordę, nie chcę mówić, to oni będą chcieli mi wpieprzyć, żebym zaczął gadać, nie? No, bałem się przecież tak samo, wiesz, to wiesz, człowiek nie lubi, wiesz, nie wiedziałem, jak jestem wytrzymały na wolę. Nikt mnie nigdy w wyrzymaczkę nie wkręcał, wiesz, żebym mówił coś i nie wiedziałem, Boże, jak ja się zachowam, jak zaczną mnie maltretować, czy ja czasem czegoś nie powiem, nie? Tego się najbardziej bałem. Bałem się tego, że mogę z bólu zacząć gadać, wiesz. No, tak to nic, nieważne, tylko żeby nic nie powiedzieć, nic nie powiem, nic nie powiem. Wiem, jakbym dostał parę klapsów, to miałbym też takie koszmary jak on, bo ja nie miałem, nie? To nie moje koszmary. Jak każdy emigrant polityczny tu w Kanadzie i zresztą chyba w innych krajach, tam gdzie powyjeżdżali działacze Solidarności w stanie wojennym, mój paszport już jest normalny, już nie ma tej pieczątki ważny do jednorazowego przekroczenia granicy i mogłem sobie jechać do Polski i od czasu do czasu robię to, że jadę do Polski właśnie do swojego rodzinnego miasta, do Łodzi, gdzie się urodziłem, wychowałem. No i chodzę po tych znajomych ulicach, które już nie wyglądają tak jak w czasach mojego dzieciństwa, młodości, wyglądają inaczej. I ja pamiętam zawsze, jak to było wtedy i kto tu był ze mną jeszcze. Przypominam sobie kolegów, koleżanki i przyglądam się ludziom na ulicy, w tramwaju. Staram się tak dokładnie patrzeć na twarze, czy może nie poznam kogoś no, starszego, te kilkadziesiąt lat, ale przecież no, w moim wieku. I niestety, ale nie jest to już możliwe. Nie udało mi się tak nikogo na ulicy rozpoznać. I myślę nieraz właśnie przechodząc, że ta pani taka starsza, która idzie, to może ja z nią chodziłem do tej jednej klasy na ulicy Wierzbową do podstawówki i że to może w niej się podkochiwałem w tej szkole jako szczeniak taki, że to może jej imię wyryłem tam w korze kasztana w Parku Staszyca koło szkoły, prawda? No i poszedłem też do Parku Staszyca, ale tego kasztana już nie było tam, w tym miejscu był wycięty. No niestety zrozumiałem, że ja jestem tylko tu, w moim rodzinnym mieście, jestem przejazdem, bo przecież jutro czy pojutrze będę wracał do Kanady i że tam będę musiał żyć. A tutaj to moje rodzinne miasto to takie i moje, i nie moje. Moje, na pewno moje. Na pewno, ja to tak czuję, że to jest moje. Ale mam do niego tak bardzo daleko. I
coraz mniej znajomych, którzy tam jeszcze zostali i żyją. Niestety. Wiersz pod tytułem Przejazdem tylko. Przejazdem tylko w tym mieście, które wciąż w myślach zwę moje. Dom stary w szarej ulicy i w krzywym bruku wyboje. Wszystko tu takie znajome i takie zarazem obce, od choćby ta starsza pani, w której kochałem się chłopcem. Minęła mnie jak obcego, a przecież gdy była dziewczynką, jej imię w korze kasztana wyliłem harcerską finką. A obok imienia serce przebite ostrą strzałą, lecz po tym kasztanie w parku ni śladu nie pozostało. W budynku, gdzie była szkoła, mieszkają dziś jacyś ludzie i umarł ostatni z belfrów, co nas uczyli w tej budzie. I tylko gościem przez chwilę wśród swoich w rodzinnym domu z bagażem tych sentymentów już niepotrzebnych nikomu. Wiersz pod tytułem Smak życia. No kto wie tak naprawdę, jaki smak ma życie? No ma różny. Ma dobry albo zły. Czasem smakuje tak, jak napisałem, jak kromka powszedniego chleba, którą się czasem je ze łzami. Bywa w życiu ciężko. Jest się pod wozem i na wozie. Tak jak pisałem w innym może wierszu też, życie to jest taka wielka, trudna sztuka, w której jesteś reżyserem i aktorem. Czasem farsa, czasem dramat, różnie bywa, ale każdy chce ze sceny zejść z honorem. Gdy na oczy już kurtyna czarna spadnie i odejdę, tak jak inni za kulisy, tak po prostu odszedł człowiek. Czy pomyśli na widowni ktoś w tej nagłej po mnie ciszy? Ciekawy jestem, czy pomyśli. No, może to taki trochę smutny wiersz, bo to o gorzkim smaku chleba. Może dlatego, że to jest chleb jedzony na emigracji, więc wymieszany z tęsknotą, nie tylko ze łzami, z jakiegoś bólu innego, tylko właśnie z tęsknoty, ja wiem. Chyba tak. Wiersz pod tytułem Smak życia. Sam nie wiem, jakże mam dziękować za te serdeczne, ciepłe słowa listu, co wzruszył mnie ogromnie, więc na pamiątkę go zachowam. Gdy myślą wracam w czas miniony, pół wieku zdaje się być chwilą, gdyż wszystko widzę tak wyraźnie, jakby się wczoraj wydarzyło. A wydarzyło się tak wiele, od lat szczenięcych po włos siwy, że nie przesadzę, jeśli powiem, że znam już życia smak prawdziwy. Ma ono wszędzie, czy w ojczyźnie, czy za siedmioma gdzieś morzami, smak kromki chleba powszedniego, którą się często je ze łzami. Wiersz pod tytułem Kiedy to było? No wiersz napisany tutaj też właśnie w Toronto na emigracji z tęsknoty za wszystkim tym, co było, a było bardzo dawno, w latach mojego dzieciństwa, kiedy była mama, był tata, było rodzeństwo, była nas czwórka dzieci w domu i było tak bardzo fajnie i tak bardzo wesoło i zielono wokół domu, te bzy, które tak kwitły zawsze na wiosnę, a było ich bardzo dużo dookoła, właśnie podwórka rosły i ogrodu. I no nie ma już mamy, nie ma taty i jak wracam myślami do tych szczenięcych lat, to widzę. Widzę to wszystko takie, jak wtedy było. Widzę tą mamę, która biegnie do ogrodu, przeważnie boso, tak lubiła boso biegać,
biegnie do tych konwali i wita się z tymi konwaliami, które bardzo, bardzo lubiła. No niestety, wszystko to jest już przeszłość. I to było już bardzo dawno, w latach 50. Więc nie wiem, czemu ja pytam tu, kiedy to było. Przecież wiem. Wiem, kiedy to było. To były szczęśliwe lata. Tak mi się wydaje. Wiersz pod tytułem Kiedy to było? Kiedy to było? Przed chwilą? Czy lat już temu 40? Jakże się wspomnień tych tyle w jednym ma sercu pomieścić? Wiosna i zapach konwali. W cieniu pod starą jabłonią mama z uśmiechem na twarzy rosę z nich strąca dłonią. Lubiła się z nimi witać w ten sposób każdego rana. Wracała z ogrodu młodsza, jakby mniej zatroskana. Aż kos, co mieszkał na wiśni, gwizdał strzepocząc skrzydłami i po ptasiemu się cieszył z uśmiechu na twarzy mamy. Więc kiedy to było? Kiedy? I oczy zasłaniam dłonią, by jeszcze raz, choć na chwilę, stanąć pod starą jabłonią. A ja to w snach widzę. Jest podwórko, wiesz, jest mama, jest tata, wiesz, jest ten ogródek, jest to wszystko tak, jak było, jest, wiesz. I to, że człowiek może we wspomnieniach to zatrzymać, wiesz, w sobie, nie? Patrz, jaka siła jest, nie, w ludziach. Jest coś i tego nie zapomnisz do końca życia, po prostu nie zapomnisz. Wiersz do jednych takich napisałem tak dosłownie właśnie. Do jednych takich, którzy, no, których znamy, których znam, z którymi coś się robi, spotyka, rozmawia, chodzi się na jakieś imprezy i są ludzie, którzy mają jakieś wielkie ambicje. Chcą nagle, no nie wiadomo, z niczego chcą nagle zrobić coś, okazać się, że są alfą i omegą. A ja po prostu zawsze chciałem iść swoją własną drogą i nigdy nie rozpychać się łokciami w tym tłumie, więc jakoś zrozumiałem, że nie po drodze mi. Z pewnymi ludźmi mi nie po drodze. Więc taką ścieżką obok tej drogi, z tym tłumem ludzi, którzy gdzieś prą do czegoś, pchają się, ja sobie spokojnie postanowiłem iść sam z boku, patrzeć na nich i zostać takim, jakim jestem. Nikim innym. Nie lubię wchodzić gdzieś po szczeblach drabiny. Szczeble się często łamią. No i można spaść. Czym wyżej się wejdzie, tym bardziej bolesny jest upadek. Wiersz pod tytułem Do jednych takich. Nie będę z wami na plakatach upajał się haszyszem braw, bo nie potrafię pokrętnymi drzwiami przemycać własnych spraw. Mam swoją ścieżkę obok drogi, którą z hałasem gdzieś spieszycie, gdyż chcę zachować własny pogląd na tragifarsę zwaną życiem. A gdy za pióro czasem chwytam, spod szorstkiej od roboty ręki nie wyjdzie nigdy wierszyk płochy ani swawolnej tekst piosenki. I tylko wówczas głos zabieram, gdy mam wam coś do powiedzenia, próbując wierszem do serc trafić, uśpione budzić nim sumienia.